Serdecznie witamy w kolejnym wydaniu Wiślackiego Kwadransa. Tym razem oczywiście w świetnych humorach. Wisła w ostatnich dwóch meczach zdobyła 4 punkty. Najpierw zremisowała w Szczecinie, później pokonała u siebie Brugbet Termalikę. Najpierw 1-1, później 1-0. Gra może nie była zachwycająca, ale celem Wisły jest przede wszystkim kolekcjonowanie punktów, a nie wrażenia artystyczne. I to akurat naszemu zespołowi ostatnio świetnie się udaje. Przypominam, na wiosnę w 5 meczach 2 razy wygraliśmy, 2 razy zremisowaliśmy, tylko raz przegraliśmy, co oznacza, że dźwignęliśmy się w tabeli na 9 miejsce z taką samą liczbą punktów jak 8 Korona Kielce, a wiadomo, że to 8 miejsce jest marzeniem Wisły w tym sezonie. Po meczu w Szczecinie, który obfitował w dramatyczne wydarzenia, głównie z udziałem naszego bramkarza Seweryna Kiełpina, rozmawialiśmy właśnie z najbardziej zainteresowanym, a także naszym do niedawna kapitanem i do niedawna zawodnikiem Pogoni Szczecin, Maksem Rogalskim. Seweryn, najpierw poproszę w ogóle o opisanie tej sytuacji. Jak to doszło do tak fatalnego urazu? No, dzisiaj warunki nie były najlepsze. Zaczął padać deszcz, było dość grząsko, ślisko. Szymi dostał taką piłkę niewygodną, gdzie się niefortunnie trafił. Jest ułamek sekundy na decyzję, podjąłem decyzję, że nie będę łapał, bo bałem się, że sędzia może gwizdnąć. Będzie wolny, tak. Też ona nabrała takiej niewygodnej rotacji. Chciałem ją przyjąć i wybić, ale gdzieś po tej rotacji została pod nogami. Napastnik doskoczył, nawet teraz nie wiem, kto to był. Rzuciłem się pod nogi, złapałem tą piłkę, on chciał kopnąć piłkę, trafił mnie nos. A czy już zdiagnozowany jest twój uraz, bo wiem, że no są obawy, że być może nawet jakieś kości są pęknięte. Obawiam się, że może być jakaś kość pęknięta, bo dosyć intensywnie krwawiło i krwawi cały czas po meczu. Mówimy bezpośrednio po meczu. Kiedy będziesz wiedział, bo to też ważne. Czy od razu bezpośrednio po meczu jedziesz teraz na jakieś prześwietlenie? Prawdopodobnie teraz właśnie jeszcze w Szczecinie pojadę na prześwietlenie, żeby zobaczyć, co się dzieje z tym nosem, żeby już mieć jakąś jasną sytuację. Podjąłeś sam decyzję o tym, że chcesz dograć tych ostatnich kilka minut, bo zmiana była już zaanonsowana. Sędzia techniczny dostał już kartkę ze zmianą. Znaczy, nie czułem jakby tego bólu tak na gorąco, tylko chodziło o to, że był krwotok dosyć intensywny. A nie wolno grać, od razu tu wyjaśnijmy, nie wolno grać z krwotokiem. Dlatego są te tampony włożone, śmiesznie to wygląda, ale tabuje krwotok na początku to nie dawało efektów i sędzia się bał, że nie będzie dawało, dlatego wstępnie była zmiana, ale nasi fizjoterapeuci zatamowali krwotok i udało się dograć do końca. Masz świadomość, że w samej tej końcówce jeszcze bardzo poważnie przyczyniłeś się do tego, że wywozimy remis? 2 strzały bardzo trudno obroniłeś. No tak, spodziewałem się tego, że Pogoń ruszy, dlatego też dla Matiego, gdyby miał wejść teraz do bramki. Na pewno trudny moment. Bardzo trudny moment, nierozgrzany, zimno było, padało. Dlatego też zależało mi, żeby zostać i pomóc też Gonie, nie wrzucać na konia na końcówkę. A czy to były najtrudniejsze w tym meczu interwencje, te właśnie w końcówce? No tak, były najtrudniejsze, ale akurat adrenalina była na wysokim poziomie, dlatego to nie miało wpływu na tę interwencję. No teraz taka sama ocena meczu. Jesteś bardziej z tego punktu zadowolony, czy troszeczkę rozczarowany? Myślę, że mimo wszystko rozczarowany, bo straciliśmy bramkę po stałym fragmencie gry, gdzie nie zagraliśmy najlepszego spotkania, ale prowadziliśmy 1-0 i trzeba było troszkę więcej konsekwencji i byśmy się ustrzegli tej straty bramki. No już później po stracie wiadomo, że Pogoń ruszyła, bo poczuła krew i moją krew może, ale chciała nas zdobyć. No później w końcówce trzeba się cieszyć, że udało się wybronić i ten remis jedzie z nami do Płocka. Max, jakie dla sportowca znaczenie mają takie słowa i takie hasła, gdy przyjeżdżasz do klubu, którym już nie grasz drugi rok? No i Max, witaj w domu, taki napis, witaj cię na Płocie. Nie no, na pewno bardzo miło. Wiadomo, że był to dla mnie szczególny jakiś mecz i wiadomo, że miło było tu przyjechać, miło było zobaczyć się z chłopakami, zobaczyć stadion, zobaczyć ludzi związanych z Pogonią, których dobrze znam. Na pewno nie często się takie mecze gra, także. No i właśnie o czym z kolegami byłymi rozmawiałeś już po meczu, jak oceniliście ty i koledzy byli z Pogoni to spotkanie? Znaczy no w sumie to nie gadaliśmy za bardzo, nie gadaliśmy o meczu, przemilczeliśmy to, bo wiadomo, że i oni i my jakieś wnioski na pewno po tym meczu wyciągnęliśmy. Ja tak na szybko mogę powiedzieć, że na pewno nie był to jakiś rewelacyjny mecz w naszym wykonaniu. Szkoda, że gdzieś tam się nie udało dowieść tego zwycięstwa, bo na pewno byłoby to bardzo cenne zwycięstwo, ale znowu ten remis chyba też trzeba szanować. Jakby tak generalnie z przebiegu gry, to pewnie sprawiedliwy wynik. Myślę, że tak. Myślę, że sprawiedliwy, także
nikt do końca się nie cieszy. Wiadomo, że za chwilę będzie ten podział punktów i tak naprawdę no, zobaczymy, czy ten punkt coś daje, czy nie. Tak naprawdę remis, po którym raczej jest dwóch rannych, a nikt nie czuje się zwycięski. Max, czy grając przeciwko klubowi, który dla ciebie wiele znaczy na pewno, bardzo chce się wygrać, bardziej niż inny mecz. I czy jeszcze przy okazji chce się strzelić bramkę, a miałeś ku temu okazję i dobrze uderzyłeś, no ale bramkarz twój strzał wybił na rzut rożny. Znaczy nie, wydaje mi się, że chyba, przynajmniej mówię po sobie, że nie ma jakichś takich wielkich. Wiadomo, że przed każdym meczem wychodzimy z drużyną, żeby wygrać. Również tutaj przyjechaliśmy, chcieliśmy wygrać i zdobyć 3 punkty. Ja jakoś szczególnie inaczej do tego nie podchodziłem, oprócz wiadomo jakichś emocji związanych z tym, że spędziłem tutaj, tak, że jest mecz, że spędziłem tutaj kupę czasu, więc na pewno pod tym kątem. Ale tak, żeby coś komuś udowadniać, jakieś bramki strzelać i tak dalej, to nie, na pewno nie. Coś takiego. Czego mamy oczekiwać w najbliższą sobotę? No, na pewno lepszej gry, wiadomo, gramy u siebie, wiadomo, że troszeczkę jesteśmy zdziesiątkowani, bo z tego co mówili w szatni już, Georgi chyba ma 4. kartkę, więc gramy bez niego, wiadomo, że jest ważną częścią zespołu, więc na pewno w jakiś sposób trzeba będzie to załatać i wierzę, że damy radę sobie bez niego, bo wiadomo, że są inni, którzy czekają na swoją szansę i wierzę w to, że to wykorzystają, no i tyle, wiadomo, że przyjeżdża do nas drużyna, która też specyficznie gra. Czy u siebie, czy na wyjazdach, bo grają defensywnie, czekając na kontrę, więc wydaje mi się, że to będzie bardzo ciężki mecz. Ze Szczecina przywieźliśmy 1 punkt. Oby okazał się w ostatecznym rozliczeniu cenny. Jeszcze lepiej spisaliśmy się w ostatnią sobotę w Płocku. Pokonaliśmy nieźle grającą na wiosnę Brookbet Termalikę, co jeszcze wcześniej w Płocku nigdy się nie udało. 1-0. Zdobyliśmy gola po samobójczym strzale piłkarzy Termaliki, ale tak naprawdę jakie to ma znaczenie? Dopisaliśmy do dorobku kolejne 3 punkty, mamy ich już 32 i bardzo duże szanse na to, żeby po 30 meczach znaleźć się w górnej połowie tabeli. Bezpośrednio po tym meczu rozmawialiśmy z jednym z jego na pewno bohaterów, środkowym obrońcą Wisły Damianem Byrdkiem. Damian, pytałem już o to Przemka. Czy dzisiaj wy dwaj środkowi obrońcy byliście najbardziej ciężko pracującymi piłkarzami Wisły? Nie powiedziałbym tego tak. W defensywie pracowaliśmy jako cały zespół wygrywamy, jako cały zespół przegrywamy. Fajnie, że udało zagrać się pierwszy raz na zero w tej rundzie i myślę, że będzie to następny plus na przyszłość. Byłeś dzisiaj nominowany do miana piłkarza meczu. Czy rzeczywiście swoją grę oceniasz wysoko? Nie wiem, pierwszy raz słyszę takie coś. Nie wiem, w mojej opinii lepiej zagrał Przemek i myślę, że jemu się to należało. Ale fajnie słyszeć takie słowa, ale tak jak mówię, liczy się zespół, wygrywamy jako zespół i to jest najważniejsze. Ale ostatecznie wygrał Seweryn, to czy to jest też dobry wybór? No to tak, oczywiście, że tak. No, nie wiedziałem, kto był jeszcze nominowany. Ja też nie miałem, to już zawodnik Termaliki, zawsze dwóch naszych i dwóch z jednej drużyny, jeden z przeciwnej. Aha. Wybór Seweryna akceptujemy. Tak. No wybronił mecz na zero, w paru sytuacjach super się zachował i chwała mu za to. Nie pierwszy mecz pokazuje, że jest bardzo dobrym bramkarzem. Czy jesteś w stanie z pozycji boiska ocenić tę sytuację, przy której Termalika zdobyła bramkę, ostatecznie nieuznaną? Z boiska wydawało mi się, że zawodnik dotknął piłkę, tak? Aha. A jeżeli nie dotknął, no to obserwował interwencję Seweryna i myślę, że sędzia... Tak, sędzia podjął prawidłową decyzję. Co nas czeka za tydzień? Jaki mecz? No na pewno ciężki. Wiemy, jak Wisła grała u siebie. Na pewno jest to zespół bardzo dobry grający w piłkę, no ale myślę, że damy radę. No, jedzie w każdym będziemy po 3 punkty, wiemy jaka sytuacja, chcemy wskoczyć do 8 i myślę, że jedziemy tam po zwycięstwo. Sytuacja Wisły w tabeli systematycznie się poprawia. No, bardzo chcielibyśmy, żeby udało się zamknąć rundę zasadniczą miejscem w górnej połowie tabeli. To jest oczywiście wspaniałe osiągnięcie. Nic się oczywiście nie stanie, jeśli będziemy trochę niżej, a ostatecznie plasujemy się na bezpiecznej pozycji w gronie zespołów ekstraklasy. No ale na razie, póki ta szansa istnieje, trzeba walczyć o pierwszą 8 i na pewno Wisła w tych ostatnich 5 meczach rundy zasadniczej z takim nastawieniem wyjdzie na boisko. O tym, co obecnie dzieje się w klubie, o naszych szansach w ostatnich 5 spotkaniach, a przede wszystkim w najbliższym z krakowską Wisłą, rozmawialiśmy w studiu Wiślackiego Kwadransa z prezesem klubu Jackiem Kruszewskim. Serdecznie w Wiślackim Kwadransie witamy Jacka Kruszewskiego, prezesa Wisły Płock. Witam Cię, Jacek, serdecznie. Witam. No, w dobrych nastrojach się spotykamy. Wisła w ostatnich 3 meczach zdobyła 7 punktów. To naprawdę bilans znakomity.
podniosła się w tabeli, mając już w tej chwili tyle samo punktów, co upragnione ósme miejsce. Znaczy można powiedzieć, że no, jesteśmy wszyscy zadowoleni, szczęśliwi, znaczy, czy właśnie o to nam chodziło? No z perspektywy wydarzeń, które miały miejsce w ostatnich 5 kolejkach, na pewno trzeba być zadowolonym z tych punktów, tak? No bo jeżeli prześledzimy każdy mecz, no to stwierdzimy, że te spotkania były niezwykle trudne, niezwykle wyrównane. W większości z nich dominowali nasi rywale, natomiast my zgarnialiśmy punkty i na pewno z tego punktu widzenia, z tego miejsca trzeba się cieszyć, że mamy tych punktów tyle. Jesteśmy w absolutnej czołówce w tej chwili, jeśli chodzi o wiosnę, tak. Bodajże na 6. miejscu. Także jak najbardziej na plus. Oczywiście można mieć pewien niedosyt, bo spotkanie na pewno w Kielcach najmocniej nam w głowie utkwiło z takich może niewykorzystanej szansy, żeby do tych Kielc, które w tej chwili są bardzo blisko nas, czy jesteśmy na styku, żeby dołączyć i żeby jakiś tam handicap sobie zrobić przed tymi decydującymi wydarzeniami. Ale myślę, że tak, że biorąc pod uwagę, tak jak powiedziałem, przebieg wydarzeń na boisku, biorąc pod uwagę to, że mieliśmy problemy kadrowe, tak, że pojawiły się kontuzje, że nie wszyscy zawodnicy są jeszcze w optymalnej dyspozycji. No i że graliśmy z rywalami, którzy cały czas mają jakieś duże cele przed sobą, to trzeba być z tego startu zadowolonym. Ja bym wczoraj w radiowym programie rozmawiałem z Jose Kante, który powiedział, że przyznaje, że nie zagraliśmy w sobotę wielkiego meczu przeciwko Brukbetowi, ale najważniejsze jest, że jest zwycięski. Powiedział, najistotniejsze w naszym rozumieniu jest to, że systematycznie punktujemy, bardzo wierzymy w to, że możemy zagrać w ósemce i to jest nasz cel. No, chyba lepsze i atmosfery w szatni być nie może. Absolutnie. I teraz już naprawdę nie patrzymy na styl, nie patrzymy na to, ile bramek strzelamy, ile bramek tracimy. My musimy te punkty gromadzić, bo jak się okazuje, ta ósemka jest całkiem realna. I przypominając sobie jesień, może graliśmy w wielu meczach bardziej widowiskowo, stwarzaliśmy więcej sytuacji, brakowało nam też w dużej mierze szczęścia. Teraz może tego szczęścia, to szczęście się troszeczkę odwróciło, chociaż wiadomo, że o tym szczęściu to nie ma co za bardzo mówić, tak bo szczęściu trzeba pomóc. Więc absolutnie trzeba się cieszyć, bo zapominajmy o tym, że strzeliliśmy w 95. minucie bramkę ze Śląskiem Wrocław, tak? Czy zapominajmy o tym, co się działo w Szczecinie, gdzie Seweryn ze złamanym nosem, czy nieuznana bramka dla Termaliki w bardzo taki dyskusyjny sposób. To wszystko już jest historia. Mamy tyle punktów, że śmiało możemy patrzeć w górę tabeli i w połowie rundy wiosennej, bo 5 meczów za nami, 5 przed nami jest tej rundy zasadniczej. Jesteśmy naprawdę w dobrej sytuacji wyjściowej. Ja się bardzo cieszę z wyniku sportowego. Cieszę się z tego, że kadra będzie teraz już bogatsza, bo wracają po kontuzjach chłopacy, wraca Mitko, wraca Arek, wróci Giorgio po karencji za kartki, nie wiadomo jeszcze co z Jose. Także trener będzie miał większe pole manewru i pełen optymizmu patrzy w przyszłość. Powiedziałeś o tym strzelaniu bramek, to przypomnijmy, że akurat Wisła, jeśli chodzi o strzelanie bramek, prezentuje się całkiem nieźle, bo my w 8 kolejnych meczach od spotkania z Piastem Gliwice 0-0, tak. Czyli w 22 kolejce strzelamy bramkę w każdym meczu, a nie jednokrotnie dwie, także to, no, pamiętajmy, to jest naprawdę też o tym, że w końcu w Płocku gramy dobrze, tak? No że tak. W końcu w Płocku gramy skutecznie, że pomału się zaczyna znowu mówić o tej twierdzy Płock, no to jest niezmiernie ważne, bo w ostatnich latach mieliśmy z tym problem, tak? No tak, wyjazdy były lepsze w naszym wykonaniu. Woleliśmy jechać tak. na wyjazd i jakoś jechaliśmy bardziej zadowoleni, że poza Płoc, teraz to się zmienia, no to również jest bardzo istotne. Z pewnością prestiżowy również dla Ciebie jako i obecnie szefa klubu, a wcześniej kibica, będzie najbliższy mecz z Wisłą Kraków. To rywal o uznanej marce, tradycja polskiego futbolu, jedna z najbardziej utytułowanych drużyn. No i jest jednocześnie taki trochę zgrzyt medialny, bowiem Wisła, ta krakowska, reklamuje swój mecz hasłem "Jest tylko jedna Wisła", co oczywiście budzi nas sprzeciw. Ja nie chciałbym używać jakichś górnolotnych słów, ani tym bardziej zniżać się do poziomu pyskówki, bo to nie jest naszym celem, ale to na pewno trochę nas ubodło, bo chyba wszystkie Wisły mają prawo do swoich ambicji, do swoich celów, do dumy, a poza tym no, jest to chyba najbardziej popularna nazwa marki sportowej w naszym kraju i trudno się dziwić, bo Wisła jednoczy niemal cały kraj przez największą rzekę. No i bądźcie pewni, nasi telewidzowie, że my też jesteśmy taką Wisłą, która ma prawo do dumy i myślę, że dobrym akurat argumentem dla Krakusów byłoby pokonać ich na boisku, żeby im troszeczkę utrzeć nosa. Zgadza się. No ja tu nie chcę jakoś szerzej komentować tego wydarzenia, bo no, słabe to jest po no prostu. Tak, powiem tak, powiem tyle. Nie spodziewałem się po klubie z taką tradycją, który również niezwykle cenię, bo ja cenię każdy klub i Wisła Kraków jest również wielkim klubem. My nigdy tego nie negowaliśmy, natomiast no, pisanie, że Wisła jest tylko jedna, owszem, Wisła jest tylko jedna, to jest ta piękna rzeka, nad którą zarówno Kraków, jak i Płock leży. Jeszcze możemy być złośliwi, bo u nich ta Wisła w porównaniu z naszą to jak struga. Tak, no, taka skrówniejsza, no, i chyba jednak bardziej zanieczyszczona. Tak jest. Ale jeśli idziemy w tym kierunku, ja sobie nie wyobrażam sytuacji, że jeżdżę do Duninowa na mecz Młodej Wisły i się wywyższam, gdzie jest klub Wisła Duninów, serdecznie
serdecznie pozdrawiamy naszą imienniczkę i się wywyższam, że ja jestem z klubu Ekstraklasy, a gram z okręgówką. No absolutnie to jest słabe, ale to zostawmy ten temat. Tak, idziemy tak do Krakowa i tam się rozstrzygną, myślę, że mecz bardzo ważny, jeśli chodzi o układ tabeli i o grę, o tą ósemkę pierwszą, bo tutaj zwycięzca tego spotkania będzie miał duży handicap. A pytając o Wisłę, no ja nie mam dobrych wspomnień z Wisły. No, sam dobrze znasz historię klubu i wiesz, że z nimi gra nam się ciężko. Tak? No i chyba dobra. Polegi to jest drugi klub, który jest dla nas niewygodny, statystycznie patrząc. Tak? Tak, tylko 3 razy nam się udało wygrać, ostatni raz bardzo dawno temu, bodajże 16 lat temu, 2-1 w Krakowie. Tak, ale też i okazji w ostatnich 10 latach nie mieliśmy nie było z racji wiele, nieobecności ale w lidze. Ale no, ciężko się gra z Krakusami, ciężko się gra pod Wawelem, ale to jest jakby historia, statystyki, gdzieś tam o tym napiszemy, przypomnimy, to nie ma żadnego znaczenia. Dzisiaj na pewno, już pokazaliśmy w meczu w Płocku, gdzie może kibice sobie przypomną 2 jakby odsłony, tak, do przerwy Kraków. Gniót, Płock po przerwie, zdecydowanie lepsze wrażenie. Także jedziemy na pewno tam po punkty i walczyć o zwycięstwo i o to, żeby, tak jak powiedziałem, przed ostatnimi 4 kolejkami mieć fajną sytuację wyjściową. Jacek, w tym tygodniu ważą się losy ewentualnego naszego nowego gracza. To już chyba nie jest żadna tajemnica, że próbujemy pozyskać norweskiego środkowego pomocnika. Jak wygląda formalna sytuacja? Jeszcze wczoraj, bo ostatnio rozmawialiśmy na ten temat, żadna decyzja nie została podjęta. W momencie, kiedy nagrywamy ten program, sytuacja jeszcze nie jest do końca wyjaśniona. Tak? My wczoraj jeszcze rozmawialiśmy, właściwie jesteśmy na telefonie cały czas z agentem zawodnika. Przygotowaliśmy kontrakt oczywiście w języku angielskim, żeby zawodnik mógł się zapoznać jakby z warunkami, które panują w Polsce. Lada moment sprawa się rozstrzygnie. Ja myślę, że w momencie emisji audycji może już być temat definitywnie zamknięty, z tym, że pamiętajmy o jednym, że nasz klub jeszcze ma zarząd jest zobowiązany do wystąpienia do Rady Nadzorczej o zgodę na podpisanie kontraktu z zawodnikiem, więc pewnie tu jeszcze formalności chwilę potrwają. Był w niedzielę w Płocku, obejrzał mecz, obejrzał miasto, obejrzał klub. W sobotę, przepraszam, porozmawiał z piłkarzami naszymi, pewnie rozmawialiście o tym w radio, tak. Z Jose, z Georgiem Rybasz-Filim. Jak się żegnaliśmy, to wydawało mi się, że wrażenie pozostawiliśmy po sobie jako klub nie najgorsze. Wczoraj, w poniedziałek dosyłaliśmy zawodnikowi fragmenty meczów naszych, bo też chciał obejrzeć, jak zespół gra nie tylko w tym spotkaniu, który widział, ale też w innych. Także widać, że jest bardzo zainteresowany całością. Nie tylko tym, gdzie on będzie, kim on będzie, czy będzie grał, czy jaki jest trener, jacy są zawodnicy, ale też jak klub funkcjonuje. No to jest dobry zawodnik, tak? który na pewno może nam podnieść jakość i liczę, że do nas dołączy. Jeśli nie, to trudno. Pracujemy nad kolejnymi wzmocnieniami. Jacek, kończąc, gdybyśmy rozmawiali za miesiąc, czyli pod koniec kwietnia, to na którym miejscu widzisz Wisłę w tabeli? Na miejscu 7, tak, bo ja bardzo lubię cyfrę numer 7 i 23 kwietnia idziemy chyba do Gdyni na ostatni mecz. No, 22 chyba, bo to jest sobota. Wszystkie mecze są w jednym terminie, o 18 w sobotę. Siódme miejsce w tabeli to jest moje marzenie i myślę, że każdego, kto pracuje w klubie, bardzo nam jest potrzebna ta chwila oddechu, takiego spokoju, żeby już w marcu, może po prostu nie będziemy przychodzić do pracy. Tak, my moglibyśmy już po prostu rozpocząć urlopy, zatrudnimy dyrektora, niech ściąga nam piłkarzy, a my odpoczniemy. Oczywiście żart, tak, ale tego się trzymamy. W dalszym ciągu gramy o ten cel. A co będzie, zobaczymy. Piłka jest okrągła, bramki są 2, jak mówi się tutaj pamięci Kazimierz Górski. I zobaczymy. Trzymamy kciuki i prosimy o wsparcie telewizów Multi TV, również kibiców. Bądźcie z nami. Bardzo dziękuję za wizytę w studiu. Gościem Wiślackiego Kwadransa był Jacek Kruszewski, prezes Wisły Płock. Dziękuję. Gościem w naszym studiu był prezes Wisły Płock Jacek Kruszewski. Z optymizmem podchodzący do tych 5 ostatnich meczów, no, jeśli rzeczywiście skończymy sezon na 7 pozycji, to na pewno będzie to najlepszy wynik od czasu zdobycia przez Wisłę Pucharu Polski, co miało miejsce, przypominam, już ponad 10 lat temu. Oby słowa prezesa się spełniły. Dziękujemy serdecznie za uwagę. Cały zespół Wiślackiego Kwadransa. Na premierę następnego odcinka zapraszamy za 2 tygodnie o 18:30. Do widzenia.